Od zawsze interesowała mnie szeroka perspektywa, długi horyzont, big picture. W ekonomii są to pytania o źródła bogactwa narodów, pytania o źródła wzrostu gospodarczego, o rozwój cywilizacji. Jeszcze 20 lat temu wydawało się, że jest to temat zamknięty, że w zasadzie wiemy już wszystko, wiemy, że kluczowy jest kapitał, kluczowa jest edukacja i postęp technologiczny, a do wyjaśnienia ewentualnie pozostają jakieś detale. Dane, które widzimy dziś, sugerują, że ten obraz nie był pełen i być może na naszych oczach pojawia się zupełnie nowa era, era cyfrowa. W moich badaniach staram się analizować zmatematyzowane modele gospodarek, możliwie dokładnie uchwycić pewne kluczowe mechanizmy odpowiedzialne za wzrost gospodarczy. Wśród tematów, które podejmowałem, był m.in. nietypowość, też niestabilność wykładniczego wzrostu, wybór technologii przez firmy i jego rola dla wzrostu gospodarczego. W wolnych chwilach od pracy naukowej i innych obowiązków odstresowuję się, grając na pianinie.